Wczoraj pokazywałem Wam to ustrojstwo, gdzie razem z żoną przeszliśmy jako pierwsi test małżeński. Rzeczywiście niezwykłe wrażenia, zarówno dla męża, jak i dla żony, która musi siedzieć z tyłu i ma nieruchomą kierownicę. Dzisiaj dwa kolejne małżeństwa dały się namówić na przejście tego testu małżeńskiego, stąd zapytam Was o wrażenia. Czego nauczyliście się co do małżeństwa, jadąc na tym pojeździe? No przede wszystkim mnie bardzo spodobało się. Chyba Kasi też, mam nadzieję. Bardzo podoba mi się, że kierownica z tyłu żony jest nieruchoma, nie wpływa na kierunek, który mąż wybiera. I to, że żona też nie ma wyboru i muszę, tak jak powiedziałeś, podążyć w tym kierunku, który mąż wybrał. Chociaż są tam pewne możliwości przeszkadzać, ale to myślę też daje możliwość zobaczyć na żywo skutek przeszkadzania i nie podążania w tym samym kierunku, że można. My akurat tego nie przeżyliśmy, ale podejrzewam, że jest taka możliwość i to można zobaczyć skutki tego, jakby nie podążania w tym kierunku, nie? Kasiu, jak na tylnym siedzeniu? A myślę, bardzo dobre doświadczenie. Każdemu małżeństwu polecam. Szczególnie kobietom, które mają problem oddać władzę mężowi. No ja przyznam, że odkryłem jazdę na rowerze na nowo, bo tak jak już dość długo nie miałem okazji podróżować rowerem, no to ten szczególnie przypadł mi do gustu. Raz, że sama przyjemność z jazdy na rowerze, a dwa, świadomość, że żona jest tak blisko i jednocześnie tak zespolona ze mną i zależna też ode mnie, no to było duże przeżycie. Tak od strony technicznej, no to kwestia kilku prostych komend. Raz, dwa, trzy, wskakujemy, start, zaczynamy pedałować, stop, kończymy pedałować, raz, dwa, trzy, na prawą nogę, kończymy. Rewelacja, bardzo nam się podobało. No tak, ja potwierdzam, że też bardzo fajna sprawa, mega mi się podobało, a najfajniejsze jest to, że można, to jest takie wyczucie się nawzajem i mnie to absolutnie przypominało taniec, takie zgranie się ze sobą, taką harmonię i super satysfakcję, że można zrobić coś razem i naprawdę czuć się i rozumieć bez słów i to naprawdę fantastyczne. Ja polecam, naprawdę super sprawa i jutro wybieramy się jeszcze raz. Tak jest. Rzeczywiście bez pełnego zgrania i harmonii daleko się tym nie zajedzie. Także dziękujemy jeszcze raz naszym przyjaciołom Pawłowi i Małgosi, że taki pomysł dla małżeństw tu sprowadzili. Jeszcze raz zachęcamy do spróbowania. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o czasie. Zwykle tak myślimy albo bardzo tak bieżąco, że no nie mamy na coś czasu, że ciągle jest go za mało, albo tak no już tylko w perspektywie historycznej, ale Bóg dał nam czas także ze względu na nasze emocje. Po pierwsze, w takim bardzo bieżącym kontekście, czas pomaga nam zatrzymać niektóre głupie pomysły czy emocje. W psychologii wyróżnia się coś takiego jak ta emocja pierwotna i później wtórna. Czyli nad taką bieżącą, pierwszą myślą nie masz kontroli. Ona ci przychodzi i albo masz ochotę coś złego powiedzieć, krzyknąć, czy nawet uderzyć, ale masz, niekiedy to są ułamki sekund, masz czas na zastanowienie i podjęcie właściwej decyzji. Czyli czas Bóg ci dał, byś nie był niewolnikiem swoich odruchów i emocji. Ale jest też drugie, bardzo ważne, związane z naszymi emocjami, znaczenie czasu. Gdyby nie upływ czasu, który rzeczywiście zaciera nasze emocje. Mówi się, takie jest powiedzenie dość znane, że czas leczy rany. Tak, to prawda. W pierwszym poczuciu, czy w pierwszym zderzeniu z jakąś stratą, czy jakimś problemem, wpadamy w jakieś myśli tragiczne, że to się nie da, że to już koniec, że już nie ma życia przed nami, że coś się skończyło i się nie wróci, nie będzie i tak dalej. Ale wystarczy powierzyć Bogu tę sprawę i czekać. Nie musisz nawet nic robić, nie musisz
nic zmieniać. Daj Bogu uleczyć to czasem. I zobaczysz, że to, co wydawało ci się niemożliwe, to, co wydawało się tragedią, to, co powodowało, że już ci się nie chciało żyć, że nagle, czy powoli, zaczyna zmieniać swój poziom oddziaływania na ciebie. Dziękuj Bogu za czas i bądź cierpliwy. Po to On jest, byś znowu mógł spojrzeć na rzeczywistość z Bożej perspektywy, nie z perspektywy tragedii, która cię dotknęła. Chciałem wam dzisiaj powiedzieć kilka słów o roli zazdrości w nawróceniu. Wydaje nam się, że zazdrość jest całkowicie złym odczuciem. Otóż w kilku miejscach Pisma Świętego jest ono pochwalone czy pokazane jako możliwa pozytywna wartość, która może człowieka zaprowadzić w dobrą stronę. Może, ale nie musi. Na przykład apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, on głosi Ewangelię innym narodom, poganom. Na co licząc? Że Żydzi, jego ziomkowie, kiedy zobaczą, jak nawracają się poganie, jak otrzymują Ducha Świętego, jak wszystkie te obietnice dane Abrahamowi w Chrystusie głoszonym tym narodom zaczynają się wypełniać, że z zazdrości znowu spojrzą na Jezusa łaskawie. I w Ewangelii Mateusza mamy podobny przykład. Jest przypowieść o dwóch synach. Jeden tam usłyszał i nie poszedł, drugi poszedł do roboty, ale później jest podsumowanie. To jest 21 rozdział. Albowiem przyszedł Jan, mowa jest o Janie Chrzcicielu, który wzywał Izrael do nawrócenia, do was, ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu, mówi o tych przywódcach żydowskich. Natomiast celnicy i wszetecznicy uwierzyli mu. To oni odpowiedzieli na to wołanie, że czas się nawrócić, że Mesjasz jest blisko, że Mesjasz chce cię zbawić, a ty tego zbawienia potrzebujesz. Na to zawołanie w Izraelu nie odpowiedziały elity. Odpowiedzieli prości, często bardzo złej kondycji moralnej celnicy i wszetecznicy ludzie.
A wy chociaż to widzieliście, mówi do elity, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. I wcześniej mówi, zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzą was do Królestwa Bożego. W ten sposób chciał nawróceniem tych grzesznych ludzi pobudzić do przemyśleń, do pewnej zazdrości elitę Izraela. Czy ty, jeśli jesteś moralnym człowiekiem, co czujesz, kiedy widzisz coraz to nowych, nawracających się ludzi w projekcie Mega Kościół? Jeśli twój bliski się nawrócił, czy masz pytanie dotyczące swojego życia, czy też tylko hejtujesz jego? Na początku obozu Mega Kościoła mówiłem o tym, że Żydzi mieli taki szczególny rodzaj święta. Większość świąt skupiała się wokół świątyni, różnych ceremonii i tak dalej, a jedno święto wręcz przeciwnie, dotyczyło nie świątyni, lecz pustyni. Bóg chciał przypomnieć Izraelitom, że są w drodze, do czegoś większego, żeby pamiętali, że nie budowanie jakiejś krótkotrwałej przyjemności, dobrobytu, stabilności jest ich celem, tylko coś większego. Dlatego po tym, kiedy weszli do Ziemi Obiecanej, raz w roku na tydzień mieli znowu zamieszkać w namiotach, gdzieś na pustyni najlepiej, a ostatecznie na dachach swoich domów. Mieli sobie przypomnieć, że są pielgrzymami do większej ojczyzny, do prawdziwej ojczyzny, do wiecznej, nie tymczasowej ojczyzny. Tutaj też wyrwaliśmy się z codziennego życia, z codziennych obowiązków. Podstawowym celem było oderwanie swoich myśli od tak zwanej bieżączki, czyli tego, co nas zajmuje każdego dnia, przykuwa naszą uwagę, rozbudza nasze emocje i, choć jest konieczne często, odciąga nas od celów najważniejszych. Święto namiotów, takie oderwanie, powinno pomóc nam zrozumieć, po co tu żyjemy, jaka jest nasza misja. Czy tylko, żeby wykonywać codzienne obowiązki, zrobić śniadanie, zjeść śniadanie, posprzątać, wyprać, umyć okna, zamknąć okna i tak dalej, i tak dalej. Czy w życiu też chodzi o coś więcej? Czy masz jakąś misję daną przez Boga? Czy my jako chrześcijanie, my jako Kościół, my jako projekt Mega Kościół, mamy tutaj coś do zrobienia? To są oczywiście pytania retoryczne, na które znamy odpowiedź, ale pytanie jest, co konkretnie ja i ty możemy zrobić? I drugie, jeszcze ważniejsze, zacznijmy teraz, zacznijmy dziś. Nie odkładajmy tego na późną starość czy na tak zwane nigdy. Nie wiem,
A Jezus rano, wracając do miasta, łaknął. I ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego: niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo. I ujrzawszy to uczniowie, zdumiewali się i mówili: jakże prędko uschło drzewo figowe. Jezus czegoś chce, nawet od drzewa. Chciał zjeść figę, a znalazł figę z makiem, czyli liście. Ciekawe, czy czegoś chce od ciebie i ode mnie. I czy kiedy patrzy na ciebie, patrzy na mnie, znajduje to, czego szuka. Czyli owocu dla swojej chwały, dla swoich celów na ziemi. Może nie z każdym obejdzie się tak, jak z tym drzewem figowym, że przychodząc, nie widząc w tobie czy we mnie owocu, można powiedzieć, uśmierca to drzewo. Niekiedy mamy przykłady, że daje cierpliwie czas jeszcze. Jest dokładnie analogiczna sytuacja i wtedy jeden z pomocników mówi: dajmy trochę nawozu, jeszcze lepsze warunki, może za rok wyda owoc, jeśli nie, wtedy go wytniemy. Warto popatrzeć w ten sposób na swoje życie. Bóg dał tobie i mi jakieś warunki, jakieś możliwości służenia Mu. I żaden z nas się nie wykręci, że tego miał za mało, tamtego za dużo, a to nie w tym czasie. Bo to Bóg dał, tak jak temu drzewu figowemu. Jezus przyszedł po owoc. Czyli to drzewo miało wszystko, co było potrzebne, żeby ten owoc wydać, a jednak nie wydało. Do ciebie i do mnie Jezus już teraz zwraca się z tym pytaniem: jaki owoc dla mnie przyniosłeś? Jeśli długo nie będziemy odpowiadać, mówię o chrześcijanach, na jego wezwanie, no to będzie musiał inaczej tę sprawę załatwić. Dziś znowu zaproszę was do Ewangelii Mateusza, 21 rozdział. Ciekawe starcie. Gdy Jezus przyszedł do świątyni, przystąpili do niego arcykapłani i starsi ludu, mówiąc: jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę moc? A Jezus odpowiadając, rzekł im, przypominam to, że z Żydami rozmawia: zapytam ja was o jedną rzecz, jeśli mi na nią odpowiecie, i ja wam powiem, jaką mocą to czynię. I Jezus pyta: skąd był chrzest Jana? Z nieba czy z ludzi? Wcześniej, jak wiemy, Jan Chrzciciel przyszedł i wzywał Żydów do nawrócenia, żeby przez chrzest, tamten Janowy, nie ten chrześcijański, demonstrowali, że czekają na Mesjasza. Starsi i arcykapłani zlekceważyli to. A oni rozważali to sami w sobie, mówiąc: jeśli powiemy, że z nieba, rzeknie nam, czemu więc nie uwierzyliście mu, Janowi Chrzcicielowi? Jeśli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu, albowiem wszyscy mają Jana za proroka. I odpowiadając Jezusowi, rzekli: nie wiemy. Rzekł on do nich: to i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. Jaki morał stąd dla nas? Mamy różnych rozmówców, dyskutantów. Jedni przychodzą ze szczerością, pytając, nawet nienawidząc czy krytykując. A jedni przychodzą jak ci fałszywcy, którzy wcale nie szukają prawdy, tylko chcą nas złapać na jakimś potknięciu, chcą nas ośmieszyć i tak dalej. Jezus dał wzór, z którymi dyskutować, z którymi rozmawiać, którym odpowiadać, a których mieć w dupie. Pamiętaj o tej nauce.
Będąc ostatnio na Mazurach, spotkałem brata w Chrystusie, który mniej więcej tyle ma lat w Chrystusie, co ja całego życia. Jest już ponad 80-latkiem. I on powiedział mi bardzo ciekawą taki podział, czy analogię, na podstawie której możemy podzielić państwa świata. Wszystkie media używają takiego określenia kraje trzeciego świata. Jeśli są kraje trzeciego świata, znaczy, że są kraje drugiego świata, no i są kraje pierwszego świata. No i teraz, gdybyśmy pogrupowali te państwa, tu są kraje pierwszego świata, drugiego świata, trzeciego świata. Oczywiście tutaj tymi kryteriami jest rozwój cywilizacyjny, gospodarczy, obywatelski, taki, śmaki i owaki. Ale gdybyśmy spojrzeli na ten podział pod względem duchowym, to zobaczylibyśmy, że kraje pierwszego świata to są przede wszystkim te państwa, które w czasie reformacji protestanckiej w XVI wieku odrzuciły dyktat Rzymu i poszły za Jezusem Chrystusem i za tylko Biblią, sola scriptura. To będą Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i tak dalej, i tak dalej. Kraje drugiego świata, do których na przykład zalicza się Polska, no to były kraje głównie katolickie i prawosławne, Grecja, Bałkany i tak dalej. No i kraje trzeciego świata to są w zdecydowanej większości kraje religii niechrześcijańskich, czyli islam, animizm, buddyzm i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie Państwo, że z tego prostego podziału pierwszy, drugi i trzeci świat, bliskość do Boga Biblii, od razu widać Boże błogosławieństwo. Bóg powiedział, przyjdźcie do mnie, zbliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do was. Ten podział pokazuje, gdzie jest prawda. Ten podział pokazuje, gdzie Polska powinna zmierzać, jeśli chce być krajem pierwszego świata. Podnosimy wzrok, by wyruszyć starczy jeden krok. Równego marszu dźwięk nam gra, wszyscy szczekają, wiara naprzód nam. Do Jezusa wierzy, przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam. Kto ma rudernego, gryzą psy. Do Jezusa wierzy, przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam. Kto ma ruler tego, gryzą psy. Chciałby pojąć nas ten cały świat i zazdrości nam za grzech ukradł. Nienawidzą jedni, inni kochać chcą, nam to jedno my mówimy wciąż. Na Golgocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas słuszny ojca gniew. Kto nie wierzy piekła, ujrzy mrok. Na Golgocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas słuszny ojca gniew. Kto nie wierzy piekła, ujrzy mrok. Do zaciągu wzywa dzisiaj święty Pan, od zarania wieku wciąż ten sam. Znajdzie życie każdy, kto zaufa mu i na zawsze z Bogiem będzie już. Wąską ścieżkę wybierz, idź pod prąd, na szerokiej drodze bije czar ci sąd. Za ślepymi pójdziesz, wpadniesz w dół. Wąską ścieżkę wybierz, idź pod prąd, na szerokiej drodze bije czar ci sąd. Za ślepymi pójdziesz, wpadniesz w dół.